Cześć dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka, wróżka Zuzia i moja wspaniała reżyserka Hania. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek naszych medycznych bajek. Porozmawiamy sobie o wyjątkowym księżycu, który znajduje się w waszym brzuchu. Ten księżyc, w zasadzie ten narząd, niektórym z was może przypominać księżyc, a niektórym z was może przypominać na przykład plasterek pomarańczy. Czy wiecie, o czym mówię? Chyba nie. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o śledzionie. Zaraz wam pokażę, przypomnijcie sobie, gdzie w waszym brzuszku znajduje się ten narząd. Uwaga, uwaga, patrzcie. I co bardziej przypomina wam księżyc czy plasterek pomarańczy? Jak dokładnie przyjrzycie się śledzionie, zobaczycie, że wystają z niej dwie rurki. Jedną z nich wpływa do śledziony krew i to jest tętnica, a drugą krew się z niej wydostaje. I to jest żyła. Jak myślicie, czy taka śledziona to w ogóle nam jest potrzebna? Po co ona znajduje się w tym naszym brzuszku? Hanka, wiesz? Nie. No to zaraz wam powiem. Słuchajcie. Otóż śledziona to jest taki jakby magazyn, albo spiżarnia, albo taka piwnica, do której wpływa krew i tam jest przez jakiś czas przechowywana. Ale to nie wszystko. Oprócz tego śledziona jest dla nas ważna, szczególnie dla dzieci, ponieważ jest takim waszym obrońcą. Czy wiecie, w jaki sposób śledziona was ochrania? Pokazać wam, mam dzisiaj taką specjalną podpowiedź. Uwaga, Hanka, zobacz. Śledziona chroni was, ponieważ jest takim jakby specjalnym sitkiem, czyli filtrem dla waszej krwi. No i co w to sitko się łapie, słuchajcie? Jak myślicie? Skoro śledziona ma was bronić, to kto lubi atakować dzieci i powoduje, że macie katar, albo kaszel, albo boli was brzuszek? Jak myślicie? Kto was atakuje? Na przykład bakterie. I śledziona jest takim sitkiem, gdzie jak wpływają bakterie, to ona je łapie. Co więcej, śledziona ma takie specjalne miejsca. Chcecie zobaczyć te miejsca? Pokażę wam je. Jeżeli pod mikroskopem obejrzycie sobie śledzionę, to ma takie specjalne miejsca, gdzie tworzy specjalną armię. W śledzionie są tworzeni specjalni żołnierze. Ci żołnierze nazywają się limfocytami. Mamy dwa rodzaje limfocytów w dużym uproszczeniu. Limfocyty T i limfocyty B. Te drugie tworzą specjalne takie naboje, które atakują wirusy, bakterie i pasożyty. Te naboje to przeciwciała. I jeszcze jest jedna rzecz, która zostaje w tym naszym sitku. Czasami w krwi są takie elementy, które już są trochę stare, trochę popsute i śledziona również je wyłapuje, żeby wasza krew była jak najlepsza. I jak myślicie, czy śledziona z tym radzi sobie sama, czy prosi troszkę o pomoc swoją koleżankę, która jest po drugiej stronie? Pamiętacie, jak się nazywa koleżanka śledziony, która znajduje się po prawej stronie? To wątroba. Wątroba od czasu do czasu pomaga śledzionie. No dobra. Czyli dzisiaj poznaliście specjalny narząd, który się nazywa śledziona. I gdybyście mieli powiedzieć, po co śledziona znajduje się w naszym brzuchu, to co byście powiedzieli? Że jest? No wiesz, Hania, czym jest? Pułapką. Tak, pułapką albo sitkiem. I jest naprawdę niezbędna, przede wszystkim dzieciom.
No dobra. Czy macie do mnie jakieś pytania? Hania, wszystko zrozumiałaś? Tak. No dobra. A Zuśka, wszystko zrozumiałaś? Zuzia powiedziała, że nie. Zuzia, na pewno? Chcesz, żebym o tym opowiedziała? No dobra. Zuzia powiedziała, że jej się wydaje, że nie powiedziałam chyba o wszystkim, co się w waszym brzuchu znajduje, bo powiedziałam wam o rurach, czyli o przewodzie pokarmowym, o jelitach, powiedziałam wam o dyrektorce, czyli o wątrobie, o sitku, czyli o śledzionie, ale każde dziecko czasami chodzi do toalety. I opowiem wam w następnym odcinku o specjalnej fabryce, którą macie w waszym brzuchu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!